Ten podły glut spysiński. Milion osób obejrzała podpięty pod wariograf influencer Wojciech Gola odpowiada na nieprzyjemne dla siebie pytania. Powiem tak, nie za bardzo interesują mnie tajemnice Wojciecha Goli, natomiast wszedłem pod ten film w komentarze i zobaczyłem, co ludzie piszą. A ludzie piszą tak, teraz Nathan pod wariograf, teraz Boxdel pod wariograf. No tak, ale też trzeba pamiętać o tym, że ludziom się to po prostu spoko ogląda. Że nawet jeśli nie ma tam w 100% prawdy, no to ludziom się to będzie oglądało, tak? No ludzie jednak oglądają filmy rozrywkowe dla rozrywki, a nie dlatego, żeby zobaczyć, czy coś jest w 100% prawdą. Bo gdyby nie było materiału, w którym nie byłoby materiału, w którym jest to, że to jest oszustwo, że to nie jest prawda, że to nie musi być do końca prawda, no to ludziom dalej by się to świetnie oglądało i właśnie chętnie by zobaczyli jakiegoś Natana albo kogoś innego właśnie na wariografie. Tak samo jak na wariografie ludzie oglądali chętnie Freeza, bo był przecież taki materiał, albo na przykład Davida Dobrika w Stanach. I też to oglądałem i śmiesznie się oglądało i były fajne reakcje. No, mogę wam to puścić na przykład. Jak się nazywa wariograf po angielsku? David Dobrik. Heating? Nie. Jak się nazywa wariograf po polsku? Truth, tak wpisze, to będzie się znajdzie? Nie, on się będzie powiedzieć do Expose i tak dalej. Truthing. Truthmaker. Wariograf. A tak wpisze, pewnie się znajdzie, nie? O. Wykrywacz kłamstw. Polygraph. No dobra, tylko że to było u tego. No właśnie, u Davida Dobrika nigdy nie daje tego do tytułu. Tutaj, no nie dadzą tego, to jest Jason Nasha, a ja chciałem to włączyć właśnie u Davida Dobrika. No trudno, nie znaję tego, ale mówię, u niego zawsze było, u niego się spoko oglądało, u niego się śmiesznie oglądało i było fajnie, nie? Więc ludzie też nie do końca muszą koniecznie to oglądać, żeby ludzie... Nie, to jest u Jasona Nasha, a u Davida Dobrika były zawsze filmy po 4 minuty, 4 minuty 20 sekund i u niego to po prostu się oglądało, wiesz, szybko, sprawnie, śmiesznie i ludziom też nie do końca musiało chodzić o to, żeby wiedzieć, czy to wszystko, czy to na pewno prawda, tylko, wiesz, jest rozrywka, jest śmiesznie i tyle wystarczy, nie? Wardęga pod wariograf. Każdy zawodnik Fame powinien przejść takie badanie. Całą serię trzeba zrobić. I rzeczywiście, jeśli pierwszy odcinek ma 1 000 000 wyświetleń i 60 tysięcy łapek w górę, to można zakładać, że stworzy się z tego cała seria i rzeczywiście kolejne osoby będą podpinane pod wariograf. Jest tylko jeden w tym wszystkim problem. To badanie jest gówno warte. Dlatego zanim internet zostanie zalany filmami, na których różni ludzie podpięci pod różne sprzęty, nie wiem, pod sokowirówkę, pod lokówkę, pod... No, ja też mogę zostać podpięty zaraz coś. Pod krzesło na przykład, pod prądem. Nieważne. Suszarkę czy pralkę. Zanim podepną się pod jakieś nic nieznaczące urządzenia i będą udawać, że... Takie coś. Pod takie coś ja bym się podpiął. Patrzcie. Napoleon Dynamite Time Machine. Patrzcie. Pod takie coś bym się podpiął. Patrzcie na to. Tu normalnie wybieramy rok, elegancko, tak? A czemu nie ma dźwięku? Nie, no dźwięki, to proszę. O. Tu wkładamy, o, tu wkładamy między nogi takie coś. Musisz, maciuro. O, kryształy wkładamy, żeby zadziałało. No i podłączamy się do prądu. No i nas razi. To takie coś mógłbym się podpiąć na przykład. Są wielce prawdomówni. Warto powiedzieć, no właśnie, prawdę. Chociażby po to, byście nie byli robieni w konia. To znaczy, ja podobno się pod toster w wannie. Dobra, daj znać jak wrażenia. Wiedzieli, że jesteście robieni w konia, bo spoko się... Oczywiście nie rób tego. Nie rób tego, to był żart. Oglądać. To się dobrze oglądało, to był fajny program, o. Jeśli ktoś jest zainteresowany tą tematyką. Natomiast musicie po prostu wiedzieć, jak działa wariograf i że nie działa właśnie tak. Bo nie można korzystać... Ale powiem wam, że chętnie zobaczę ten materiał, bo sam nie wiem, jak do końca wygląda, więc fajny materiał edukacyjny. ...z wykrywacza kłamstw w taki sposób, by on tych kłamstw nie wykrywał. To absurd.
Poza tym może się zdarzyć tak, że ktoś powie prawdę, a zostanie to uznane za kłamstwo. I w ogóle mamy wtedy jakiś bezsensowny, nikomu niepotrzebny problem. My chcieliśmy w Kanale Zero korzystać z wariografu podczas wieczornych programów. Oczywiście przy pytaniach ustalonych z naszym gościem, żeby miał jakiś tam komfort, ale chcieliśmy go podpiąć pod wykrywacz kłamstw, tak zwany wykrywacz kłamstw. No i poszliśmy do pracowni, która się tym zajmuje. I tam niestety okazało się, że wszystkie nasze plany są niemożliwe w realizacji. Tego się nie da, tamtego się nie da. Ma ktoś patent na niekończącą się herbatę, która jest ciągle ciepła? Idealnie? Musisz sobie załatwić takiego gościa, który ciągle ci będzie dolewał. Dorobił i dolewał. Żona? Tego też się nie da, to się da, tego też się nie da. I w końcu nam mówią, dobra, jak chcecie, to możemy zrobić taki show, tylko powiedzmy wydzbanek najpierw, co to jest show. Podziewany. I tam coś będzie latać. No, wydzbanek. Wydzbanek, który, o patrz, Zajwo, patrz, jaki mastermind. Są takie podgrzewacze do mleka na przykład dla dzieci, że masz normalnie wkładać butelkę i ona ci ciągle trzyma temperaturę. Na bank są dzbanki, które ciągle trzymają temperaturę. Wlewasz sobie dzbanek, litr albo półtora litra. Wlewasz herbatę, tam wiesz, jakiś sok malinowy, czy cukier, czy co tam tylko chcesz. I on ci będzie trzymał temperaturę. Widzisz? Ale to nie będzie badanie. To nie będzie miało żadnej wartości. No to ja mówię, no jak ma to nie mieć żadnej wartości, to po co mi to badanie? Po co? Dla rozrywki, Stano. Mojego i waszego. Panie Stanowski. Poszedłem na badanie wykrywaczy kłamstw, ale przebiegało ono zupełnie inaczej niż to, co widzieliśmy ostatnio w internecie. W ogóle muszę wam powiedzieć, że to jest przedziwne urządzenie. Jest taki kraj, oni tam zupa od 30 lat gotują non-stop? A kiedy będzie ją można zjeść? Kiedy ona będzie gotowa? Miałem taki test cyfr. Poproszono mnie, żebym zakreślił na kartce jedną cyfrę, nie mówił nikomu jaką. Skreślił pan cyfrę numer 1? Nie. 2? Nie. 3? Nie. 4? Nie. 5? Nie. 6? Nie. 7? Nie. 8? Nie. 9? Nie. A potem mówią mi, a teraz niech pan odpowie prawdę. Czy oszukał pan nas przy cyfrze numer 7? Ja mówię tak. No więc zupełnie nieznaczące kłamstwo, przy którym się w ogóle nie stresowałem. Miałem zupełnie gdzieś to, czy zostanie to wykryte, czy nie. To znaczy wydawało mi się, że przy każdej cyfrze odpowiadam z takimi samymi dokładnie w sobie emocjami, nie mając jakiejkolwiek takiej nutki, która mnie zżera od środka, która mówi, o Jezu, teraz będzie kłamstwo, teraz będzie kłamstwo. A okazało się, że te sygnały mój organizm wysłał na tyle silne, że specjaliści od razu wykryli, w którym momencie ich oszukałem. Niesamowite. W każdym razie zapraszam was na materiał. No, dawaj, ciekawe. Miejsca, gdzie badania wariografem odbywają się codziennie i gdzie odbywają się w taki sposób, że ich wiarygodność jest niepodważalna. To nie było, tak jak mówię, badanie. To była zabawa. No więc zabawy, w zabawie wszelkie sztuczki są pozwolone. Osoba badana musi być wcześniej zapoznana ze wszystkimi pytaniami. Nie ma możliwości, że był element zaskoczenia, ponieważ będzie reagowała. I może dać to fałszywy odczyt wtedy. Aha, bo to już inne osoby, to już nie będzie tego. Już nie będzie Stanowskiego. No dobra. Ogólnie nie znam tych pytań, tutaj chłopaki przygotowali, ale nie uzyskałem. Aha, no już mamy fejka. Już się wydało w pierwszej minucie filmu. No trudno. Że jestem osobą, która bardzo dba o swoją prywatność. Ale to ciekawe, że osoba, dana osoba musi znać pytania. Bo jak sobie tak myślałem ogólnie o wykrywaczu kłamstw, no to wydawało mi się, że wiesz, że właśnie nie można znać pytań, ponieważ jak ktoś będzie znał pytania, no to przygotuje się do nich i przygotuje się tak, żeby wiedzieć, gdzie tam ewentualnie wymusić jakoś na sobie emocje, albo wymusić na sobie jakieś tam, nie wiem, uczucia czy coś, żeby ten wynik był niemiarodajny. O tu jednak stres trzeba. Lekki, tak. Wychodzi na to, że nawet jak jesteś gotów, to wyczuję. No tak, ale nie do końca, bo nie jest miarodajny ten test, bo policja z niego nie korzysta ostatecznie. To aż taka różnica? Wojtku, wariografu nie oszukasz. Przygotuj się na oczyszczenie. To nie jest badanie wariografem, to jest show. All right, it's real simple. Paul here will ask you a yes or no question, and if you lie, a buzzer will sound and a light will go off. Let's show. Badanie wariografem musi się odbywać w specjalnych warunkach. Wymagania są dość duże, jeżeli chodzi o badanie wariografem. Musi być to obecność tylko osoby badanej i badającej, odpowiednio wyciszone pomieszczenie, bez zakłócenia dźwiękowego czy wizualnego z zewnątrz.
Musi Pat być Cox? Też odpowiednia atmosfera. Musi być nawiązanie takiej intymności między osobą, która przeprowadza badanie i ta, która poddaje się badaniu wariografem. Pytamy o różne rzeczy. Leżę jak bezdomny na klatce schodowej, czekam na ziomkę i oglądam Spysińskiego. To chociaż sobie, jak prawdziwy bezdomny, sobie ogarnij coś pod głowę, nie? Zdejmij bluzę i się nią przykryj. Zdejmij buta jednego i się połóż na nim głowę. Trzeba być sprytnym. Placebo. Hej, Mati, był taki program Moment Prawdy. Heiser prowadzi. Prowadził tam niby też takie coś robili. Odcinki są na YouTubie. No właśnie! Czyli to też mogło być fake. Oj, znaczy fake, no... Był. Tylko robili z tego show. Tylko show wyglądało czasem tak, że ktoś tam bardzo cierpiał, na przykład jak się okazywało, że kobieta zdradzała jakieś tam mężczyznę, nie? Pośladki brazylijskiej tancerki na najlepsze do leżenia. Shiro, już któryś raz o tym piszesz. Mindstorm, witam serdecznie. Sztormie nasz tutaj. Są to rzeczy czasami bardzo intymne. Czy miał pan więcej niż 200 partnerek seksualnych? Zbyt prywatne. To jest w ogóle świetne, ponieważ jak się okazuje, ten wariograf i tak jest o kant dupy rozbić, a Wojtek w momencie, gdy mówi, że to jest coś jest zbyt prywatne, to potwierdza, że było tam więcej niż 200. Czy można tu sobie pierdolnąć i poczekać, aż włosy wyschną? Jak najbardziej, no. Tak, tak, koniecznie. Po to, żeby sprawdzić, jak reaguje organizm osoby badanej i żeby można te pytania krytyczne porównać z tymi kontrolnymi, tymi intymnymi. Także nie może być mowy, żeby zrobić to na widowni, przy kamerach, przy oświetleniu, przy obecności jakichś osób, które nie powinny być zainteresowane tym badaniem, a na pewno nie tematyką. Proszę odpowiadać na pytanie tak lub nie, zbyt prywatne. Mhm, czyli tak. Tych pytań kontrolnych. Także badanie jest przeprowadzone wtedy, kiedy spełnia odpowiednie warunki i standardy nasze, europejskie, amerykańskie. Pracujemy głównie na amerykańskich schematach badawczych. W normalnych warunkach powinno być to pomieszczenie wyciszone, stonowane, bez ozdób, bez niepotrzebnego światła, natężenia tego światła, bez dźwięków, które dobiegają z zewnątrz. Natomiast w filmiku, o którym mówimy, no był jakaś migająca dyskoteka, tam jakieś pocieszne komentarze osób, które obserwowały, nie wiemy, czy obserwowały to na żywo, czy przez monitor. To są metody niedopuszczalne. Każdy poligrafer, ekspert badań wariograficznych powinien o tym wiedzieć, że jest to podstawa stworzenia odpowiednich warunków do badania. Czujniki pneumogramu. Robisz wariograf i nie odpowiadasz tak albo nie, tylko mówisz zbyt prywatne. Potem się dziwisz, że ludzie ci cisną. Zdziwiony Pikachu face, nie? Powinny być zapięte w dwóch miejscach. Na klatce piersiowej i na przeponie. Jeden był troszeczkę za wysoko, drugi za nisko. Tak naprawdę nie spełniały swojej roli w czasie badania. Zajebiste. Odczyt mógł być w tym momencie nieprawidłowy? Mógł być, tak. Osoba badana musi być wcześniej zapoznana ze wszystkimi pytaniami. Nie ma możliwości, żeby był element zaskoczenia, ponieważ będzie reagowała. Jestem gotowy. Ogólnie nie znam tych pytań. No właśnie, z tym czego chodzisz, że... Jeżeli coś mi się nie spodoba, powiem next. Ale liczę, że wszystko odpowiem. Jest to w ogóle niedopuszczalne. Jest to chyba największy błąd. Element zaskoczenia powoduje niepotrzebną reakcję organizmu, która może być odczytana jako nieszczerość. No więc przed badaniem zapoznajemy dokładnie ze wszystkimi pytaniami testu osobę badaną. Osoba zapoznaje się z tymi pytaniami. Jeżeli ma jakieś uwagi, to przeformułujemy to pytanie, do którego ma wątpliwości, żeby mogła odpowiedzieć na to pytanie w sposób tak albo nie. Inaczej być nie może. Czy wariograf jest wykrywaczem kłamstw? Nie, wariograf nie jest wykrywaczem kłamstw, aż tak potocznie się mówi. To jest urządzenie, które rejestruje wszystkie zmiany w organizmie człowieka w sytuacji zagrożenia. Pytanie, na które osoba nie chce odpowiedzieć szczerze, na przykład czy przyjął pan łapówkę. Stanę przez 15 minut, mówi nam naokoło, że Wojtek to jednak biseks. Będzie bodźcem, prawda? I wtedy na taki bodziec organizm zareaguje, zareagują nasze ciało, niezależnie od naszej woli i wiedzy. Czy miał pan intymne zbliżenie z mężczyzną? Nie. Zatem kwitowanie odpowiedzi na pytanie, że jest to prawda albo nie jest to prawda, jest błędne. Tak, tak. To mówimy o tym, że organizm osoby reagował bądź nie reagował. No co zatem idzie zwykle, że osoba nie jest szczera, jeżeli organizm nasz reaguje w sposób nienaturalny dla sytuacji, do pytania, do zagadnienia. Did we pot roast for dinner tonight? Yes. Was it undercooked? No, it was rare. It was a little rare for my taste. To był show i na pewno nie było to badanie. Z całą pewnością nie było to badanie. Wstawki z różnych filmów i seriali, piękna sprawa. I
osoba, która to przeprowadzała, no, albo miała tą świadomość. Chłopu, co muszę tłumaczyć, jak to działa, jak działają podstawy przez takich dzbanów jak kolej ekipa. Nie, no ale wiesz, ale z tego wszystkiego wynikło coś dobrego, ponieważ przynajmniej dowiemy się, wiesz, jak to rzeczywiście wygląda, jak rzeczywiście powinno wyglądać. Także nauczymy się czegoś, więc wiesz, jak nasza wiedza się poszerza, no to jednak lepiej, fajniej, dobrze. Dobrze dla nas. Moi drodzy, 3 lajków brakuje do 500. Zachęcam bardzo serdecznie do pozostawienia lajki. Leniuchy jedne. Nie wiem tego. Lepiej śmierdzący. Takiego badania, w cudzysłowie, zrobić. Chyba, że uprzedziłaby widzów, że jest to show, jest to element jakiejś zabawy, prawda, ale na pewno nie jest to badanie. Jakie elementy usunąłby pan ze studia, w którym się... Michała. Stylka. Wojtek Gola. Tapujemy. Kamery, jaskrawe światło. Lepiej byłoby też, jakby studio było... Wojtek Gola. Kamery, jaskrawe światło. Lepiej byłoby też, jakby studio było mniejsze. W ogóle nie powinno być w studio. Powinno być w odpowiednim pomieszczeniu. No tak, pomieszczenie, jeżeli byłoby mniejsze. Albo jest dobrze, albo w ogóle nie nadaje się do diagnozy taki pokaz. To osoba, która jest badana ciśnieniowego, siedzi nieruchomo, patrzy przed siebie, ma oczy otwarte, zwykle powinna patrzeć w jeden punkt i nie pozwalać sobie na skupienie się na czymś innym, czymś, co mogłoby odwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o pytanie, czy uważasz, że Boxdel chce zemścić się na Wardędze, czy to pytanie sprawiło jakieś trudności? Tu się pan też zastanawiał. Zastanawiałem się. Wydaje mi się, że nie. Tam była taka sytuacja, pytają go, czy kiedyś coś ukradł ze sklepu. Powiedział, że nie. I rzeczywiście wtedy można powiedzieć, że spełnił swoją rolę, tak? Ja mam wątpliwości co do rzetelności całego tego badania, więc nie wiem... Wiktoria, nagrywam przecież teraz. ...w ogóle oceniać czegoś takiego, bo to nie było, tak jak mówię, badanie. Sztuczki są dozwolone, prawda? Także nie traktujmy tego jako badanie. Umówmy się tak, to nie było badanie. Obyś się nie zdziwił kiedyś? Obym się zdziwił, kurwa. Dużo pytań to też świadczy o tym, że nie zostało to właściwie przeprowadzone. Jeżeli mamy zbyt dużo pytań... Ale spogadaliśmy, co? ...chcielibyśmy wyjaśnić więcej kwestii, to dajemy osobie do wypełnienia ankietę albo oświadczenie. Głodny. Że nie zrobiłem tego i jeszcze w sumie zamykamy się w kilkunastu albo w 10 pytaniach. I osoba na badaniu wariografem mówi, że skłamała na którejś z pytania rakiety. Czy gdybyś mógł zapakować swoją partnerkę seksualną w dyby, zrobiłbyś to? Byt prywatny. Tak. I koniec. A, to dobrze, że to na koniec dali, nie? Jako podsumowanie. Lubisz makowca? Lubię, no.